stawką w tych wyborach jest to, czy będzie nowy budżet europejski, wieloletni, bo obecny się kończy, i czy on będzie większy niż obecny, czy mniejszy. Czy wynegocjujemy 300 miliardów złotych, aby dokończyć modernizację Polski, czy też tych pieniędzy nie będzie. I to, o czym Polacy decydują, to nie tylko o tym, kto będzie rządził Polską, ale też o tym, kto będzie ten budżet negocjował. My, jak już przedstawiliśmy w naszych spotach, mamy wypróbowaną drużynę. To jest drużyna, która jest efektem planu, jaki realizujemy od kilku lat. Mianowicie wiedząc, że zgodnie z traktatem lizbońskim w sprawach budżetu nowe uprawnienia otrzyma Parlament Europejski. Zabiegaliśmy o stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego właśnie w tych kluczowych miesiącach dla Jerzego Buzka. Wiedząc, jak ważna będzie kwestia budżetu Unii Europejskiej dla szans cywilizacyjnych Polski, zabiegaliśmy właśnie o to ministerstwo, o stanowisko tego właśnie komisarza do spraw budżetu dla Janusza Lewandowskiego. I dzięki temu planowi uważamy, że jesteśmy w dobrej pozycji, aby uzyskać korzystny dla Polski wynik. Wczoraj pan prezes Kaczyński powiedział, że on też będzie współpracował z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem i z komisarzem Lewandowskim. Bardzo się cieszymy z tego późnego nawrócenia, ale chciałbym przypomnieć, co partia Prawo i Sprawiedliwość mówi o tych funkcjach w swoim programie. Cytuję, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jest to funkcja bardzo prestiżowa, ale pozbawiona realnej władzy. O funkcji komisarza do spraw budżetu dla Janusza Lewandowskiego. Otrzymaliśmy też stojące niewysoko w hierarchii stanowisko komisarza do spraw budżetu. Mamy też z nami europosła, który śledzi na bieżąco pracę w Parlamencie Europejskim nad budżetem. Więc ja się zapytuję Prawa i Sprawiedliwości, czy naprawdę zależy im na większych pieniądzach dla Polski, czy też nie mają ekipy, która jest w stanie to uzyskać. Wybierajcie Państwo, czy chcecie, aby negocjowała Anna Fotyga i Antoni Macierewicz, czy też Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski i Donald Tusk.